dzisiaj w końcu spadł śnieg. Ostatnio tak się cieszyłem, że jej, nie ma śniegu, nie ma śniegu i dzisiaj spadł. Ale obiecywałem sobie wczoraj, że ten rok spędzę na pozytywnych myślach, a nie na tych negatywnych i tych dobijających, więc dzisiaj wychodząc z pracy i widząc mój samochód, który był cały pokryty taką grubą pokrywą śniegu, pomyślałem sobie, w jaki sposób teraz mam obrócić tą sytuację, żeby potraktować ją jakkolwiek by się nie dało pozytywnie. I to jest całkiem dobra taka łamigłówka umysłowa, jak sprawić, żeby coś, co normalnie by nas wnerwiło, i wcale mnie dzisiaj nie wnerwiło, no może delikatnie, jak starać się to obrócić i spojrzeć na to z pozytywnej strony. I pomyślałem sobie tak, cały dzień spędzam w pracy siedząc przy biurku, cały czas spędzam pisząc na klawiaturze, więc tego ruchu mam praktycznie zero. Więc wychodząc po całym dniu siedzącej pracy i widząc samochód, który jest pokryty śniegiem, mogę to potraktować jako siłownię, jako darmowy karnet na siłownię i fitness klub w jednym od natury. Natura Fitness. Więc chwyciłem za zmiotkę, pozmiatałem ze wszystkich szyb, z dachu, z maski, odśnieżyłem światła. I potem byłem tak zmachany, że pomyślałem sobie, tak, to jest właśnie Natura Fitness, czyli klub, do którego zacząłem teraz chodzić. Jeżeli śnieg nie przestanie padać, to jutro rano też będę miał Natura Fitness. I jutro po pracy też będę miał Natura Fitness. I Ada, która siedzi teraz tutaj z boku, a której nie widzicie, też kiwa głową, że prawdopodobnie jutro też będę miał Natura Fitness. Więc to jest mój pozytyw na dzisiaj, moi drodzy. Udało mi się pierwszy dzień pracy przejść bez szwanku. Przypomniałem sobie, co robiłem przed przerwą świąteczną, bo to jest zawsze problem, jak się wraca po urlopie, że nie pamięta się, co się robiło przed przerwą świąteczną. Dosyć szybko sobie przypomniałem. Dokończyłem rzeczy, które miałem rozpoczęte przed urlopem. Troszkę nowych napocząłem, troszkę organizacji i w sumie dosyć szybko wskoczyłem na właściwy tor myślenia i w sumie nie było załamki. Fajnie też było znowu zobaczyć ludzi, z którymi się pracuje, a z którymi się nie widziałem w okresie no, z powodu przerwy świątecznej. I tak, to jest drugi pod rząd vlog, który mi się udaje wrzucić. Jestem sam mega zaskoczony. Dzisiaj nie ma wieczornej kawy, ponieważ jestem w trakcie nagrywania materiału nowego z Netherfellem. Przepraszam, co chwilę mnie kaszle. Ada też zaczęła kaszleć. Albo mnie przedrzeźnia, albo ją coś... Zaraz wracam. Ojeju, co to się stało? Coś poszło nie z tą źródłem, co trzeba. Okej, sytuacja opanowana. Ojeju, aż się dziecku oczy zaszkliły. Uwielbiam ten widok. A wracając do tematu. Dzisiaj nie ma wieczornej kawy, ponieważ jestem w trakcie nagrywania kawałków na nową płytę z Netherfellem. Uczę się dwóch kawałków na koncert, który będziemy grali w przyszły weekend, nie w ten, tylko w następny, 14 stycznia w Szwajcarii. Plus stwierdziłem, że szybciej mi pójdzie zmontowanie vloga i też jakoś podtrzymam taką dobrą pasę, że zacząłem ten rok, wiem, że nowy rok to nic nowego się nie zaczyna i tak dalej, ale użyłem tego, żeby się jakoś zmotywować, więc wczoraj był vlog i dzisiaj jest vlog. Więc dając mi łapkę w górę na tym odcinku, trzymacie kciuki za to, żeby jutro pojawił się odcinek vloga i też trzymajcie kciuki za to, żeby miał cokolwiek ciekawego do opowiedzenia. Coś bardziej jeszcze ciekawego niż dzisiaj wam powiedziałem, bo myśląc pozytywnie, wydaje mi się, że dzisiaj jest całkiem fajny vlog i oby ten jutrzejszy był równie fajny. I w sumie nie zapomnijcie mi też napisać w komentarzach, co fajnego wy dzisiaj robiliście i jak miło wam dzisiaj minął dzień. Właśnie, bo też wróciliście pewnie do pracy. Nie wiem, na uczelnię, do szkoły, po przerwie świątecznej i po nowym roku. Więc powiedzcie, jak wy sobie poradziliście po powrocie, po tej przerwie. Czy była tragedia, czy było pozytywnie? Okej, okay. A teraz lecę się zająć Adą, a wy sobie tu poklikajcie, bo tu się powinny pojawić filmiki, które możecie sobie obejrzeć jeszcze na moim kanale. I zapraszam do subskrypcji oczywiście. Taki klasyk vlogowy. No to był vlog numer 2 w tym roku. USD Power. Na razie!